Tamka, tamka, witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Europejczyka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o testach, które odbyłem na serwerze testowym odnośnie nowego update'u, więc cały tutaj filmik będzie składał się głównie z wstawek z tego właśnie streama. I co tam zobaczyliśmy? No dobra, no to przejdźmy od razu do rzeczy. Mianowicie, pierwsze co tam potestowałem, to był ten specjalny portal. Portal, który powoduje, że możemy teleportować się na 3 do 12 map. Mamy taką też mapkę tam zaznaczoną dokładnie, znaczy w sumie dokładnie, tak z grubsza zaznaczone, gdzie możemy się teleportować, więc to jest powiedzmy w obszarze jednego loku. Tak mniej więcej. I teraz 3 do 12 map, czyli to oznacza tak naprawdę, że możemy się aż do samego centrum nawet tepnąć. Po wejściu do takiego portalu mamy 1,5 godziny, żeby sobie z niego skorzystać, żeby tam sobie po prostu pobiegać i ewentualnie nim wrócić, jeśli chcemy. 1,5 godziny możemy wrócić. No dobra, a ile kosztuje skok takim portalem? Tak, przerzucałem w ekwipunku rzeczy do skrzynki, patrzyłem, mniej więcej 10% wartości naszego ekwipunku. Czyli to, co mam na sobie, plus to, co mam w plecaku. 10% mniej więcej. No, całkiem sporo. I teraz 1,5 godziny możemy pobiegać. Więc jeśli bierzecie sobie jakiś gruby secik, no to te 1,5 godziny trochę bez sensu. Więc podejrzewam, że na takie seciki, nie wiem, 5.1, 6.1, mniej więcej na tym przedziale będzie się bardzo opłacać takim wyskakiwać, żeby sobie gdzieś daleko wyskoczyć, nawet na solówki, chociażby czy coś openkę porobić i potem sobie wrócić. Co powoduje, że taki portal się zamyka? No, prosta sprawa. Wystarczy, że zginiemy, wystarczy, że tepniemy się z powrotem R-ką na przykład, albo dokonamy trade'u z kimś, albo będziemy grzebać sobie w skrzynkach, czy innych tego typu rzeczach, czy do jakiegoś miasta tam wjedziemy. Czyli takie wszystkie rzeczy powodujące też, że po prostu R-ki nie możemy użyć, no to mniej więcej to samo jest. No dobra, no to jak już tam jesteśmy, to zobaczyliśmy sobie, jak wygląda kryształowa kobra i kryształowy żuczek. Dwa nowe stworki. No powiem wam, że ta kobra i żuczek są dostosowane do grup. Ewidentnie, mają swoje mechaniki, których jeszcze tam jeszcze dokładnie nie rozkminiłem, bo to tak tylko z grubsza patrzyłem, ale mają swoje mechaniki, które faktycznie są dla grup. No i solo bardzo ciężko w ogóle było trochę zbić życie, strasznie dużo pancerza miały, strasznie dużo życia i strasznie dużo biły. Więc typowo tank, healer, DPS -y myślę, że będzie w porządku. No a taką grupę na przykład 4-5-osobową. A kryształowe pająki? Można dalej sobie solo tłuc, także tutaj nie zmienili, nie zabrali nam tego. Więc to jest okej, okay, nie? Ten portal wydaje się ok, przy tym, że właśnie tyle kosztuje, więc jest to rozsądne. Naprawdę, jest to rozsądne rozwiązanie, że nie jest to takie totalnie rozwalające, tylko właśnie trzeba zapłacić i to nie, ma, nie tak mało. A z drugiej strony mamy jeszcze właśnie te dodatkowe kontenty na mapie, które też są w porządku. No dobra, i w sumie to mi się podobało. A teraz przejdźmy do gównianych rzeczy. Mianowicie mamy teraz te spoty. Te spoty są, okazuje się, narysowane na mapie wszystkie miejsca, gdzie są te spoty, więc to nie jest tak, że gdzieś totalnie randomowo się coś pojawi. Nie, 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 nie. Są miejsca, jest kilka na mapie. Ten duży zawsze jest oznaczony, bo jest jeden, góra dwa, więc praktycznie zawsze wiemy, ale on jest duży. Więc tam nie ma takiego problemu, bo na małym to jest tak, że jak ktoś podjedzie do boku obozu, to nieważne, z której strony my tego obozu stoimy, one są tak małe, że będzie nas widać. Więc realnie, jeśli będziemy robić sobie te obóziki, te malutkie obóziki, które są żywcem skopiowanym kontentem z mistów, oczywiście, no to jesteśmy dosłownie easy do zabicia. Wystarczą, myślę, 3-4 osoby, żeby po prostu jednocześnie podchodzić na butach z każdej strony, przy każdym wejściu po prostu do takiego obozu. No i my jesteśmy ugotowani. Mamy na głowie moby i już PKR do nas leci. Więc dla solo graczy te obozy solowe to jest po prostu śmierć. Po prostu śmierć na miejscu, jeśli ktokolwiek go tam zauważy. Co jeszcze lepsze, na czerwonych mapach to mogą nas niebiescy zabić, bo na tym obozie jest po prostu strefa PvP, więc zamieniamy się na czerwono i się ma. Co? No tak, tak tam jest. Dobra, ale to nie wszystko, bo oprócz tych super obozów są jeszcze mapy w nich do jakichś bossów. I jedziecie do tego bossa i się okazuje, że to jest tak naprawdę skrócona solówka, tak, która w ogóle nie posiada enchantu. Tak, najsłabsza możliwa solówka nie posiadająca enchantu to jest ta darmowa solówka, którą dostajecie z mapy z obozu. Albo z tego dynamicznego, albo z jakichś przypadkowych na mapie, nieważne. Ale zawsze to jest zerówka.
I tam po prostu jest trochę mobuków i od razu boss. Bardzo szybko się to robi. I gdyby to nie była zerówka, to może by się to opłacało. Powiedzmy, że na mapie siódemkowej, ósemkowej to może mieć sens. Ale na piątce, szóstce zerową solówkę robić, to przecież to jest strata czasu. To jest taki śmiech na sali, no sorry, nie? I to jeszcze nie macie gwarancji, że tam będzie fioletowa, nie, po prostu może być niebieska i nie ma. Dostaniecie 20 tysięcy. No, więc trzeba czasami przejechać całą mapę, żeby do tej solówki się dostać, no to też nie jest super. Także to jest słabe, na pewno. Bo nawet nie widziałem, żeby była szansa na to, żeby się to zenchantowało, bo jakby była, no to by było fajnie, nie? Jakby tam częściej się pojawiały fioletowe, też by było fajnie, ale to... Poza tym ja myślałem, że to będzie coś ciekawszego niż po prostu ucięty kawałek końcówka solówki. No, to też słabo. No dobra, no to jest kolejna rzecz, ale są też spoty surowcowe. Dynamiczne spoty surowcowe. No to już myślałem, że na to śmiechnę i przewrócę się i będę się tarzał w tym krzaku. Praktycznie zawsze najniższy możliwy tier, jaki się pojawia na mapie, jest na tym spocie. Na przykład jesteśmy na szóstkowej mapie, to mamy 10 razy czwórkową widółkę. 4, 0. Jeśli jesteśmy na ósemce, to mamy na przykład 10 razy 6-0 surowiec. Jeśli byliśmy na piątce, to nawet znalazłem 3-0 surowce, nie? No bo przynajmniej one nie mają enchantu. No trójkowe surowce. No to kurna, no to zarąbiste są te spoty. Nawet nie mają szansy na enchant. I to jeszcze najniższy tier, jaki jest na mapie. Na czarnych to tam byłem na piątce, tam chyba mogą być niższe, tam też była czwórka, nie? No ale czwórka nas nie urządza. Także słabo. Bardzo słabo. Szczególnie jak znajdziecie spod kamienia 4-0. 10 razy. O, byczku. No ewentualnie dla osób, które chcą sobie, wiecie, jeszcze tą czwórkę zbierają, to dla nich może być to ok, bo wtedy bardzo szybko mogą sobie coś tam podekspić. A dla osób, które wbiją przynajmniej te piątkowe, szóstkowe narzędzie, to takie spoty są już kompletnie nieinteresujące, te niskotierowe. A jak już jedziecie na ósemkę, to nie jedziecie po szóstki. No szanujmy się. Więc też bez sensu. No dobra. To by były spoty surowcowe. Jeszcze dodali tą mechanikę, że dungeony się zamykają, grupowe. No, powiedzmy, ja jestem od tego daleki, żeby to miało jakiś wydźwięk większy dla mnie, bo praktycznie tych grupówek nie robię. Osoby, które robią grupówki, no mogą się tym przejmować, że tam blessing ktoś zrobi. Powiedzmy, że to jest dobra decyzja. Ale fajną decyzją na pewno jest ten HUD cały. Cały edytor HUD-a. Bo teraz możemy sobie dowolnie customować i rozrywać na pojedyncze elementy te nasze ikonki, przyciski. I możemy powiększać, zmniejszać, rozszerzać. Możemy sobie widoczność przyciemniać, znaczy taką przeżroczystość, o, można zmieniać. No, jest naprawdę fajnie. Do tego można sobie jeszcze rzucić siatkę na to i to wszystko jest, wiecie, takie i intuicyjne i... porządku, nie? Zawsze można sobie zresetować, jeśli coś się pomyliście, jeśli coś nie chcieliście. Można pewne elementy po prostu wyłączyć, jeśli wam w ogóle nie pasują. Także mi się wydaje, że tutaj jest gigantyczny progres, jeśli o to chodzi. Bardzo mi się to podobało. Tak samo jak mi się podoba przycisk do przerzucania rzeczy pomiędzy ekwipunkiem a skrzynką, że wszystko można teraz przerzucić. I tak samo wielkość tego, co widzimy w naszym EQ, że możemy tam troszkę więcej, najwięcej. I możemy też naprawić wszystko, co mamy w skrzynce, w banku, po prostu. Także od strony tego quality of life, jak to się zwykle mówi, no to jest moim zdaniem gigantyczny skok do przodu. Także jestem mega zadowolony z tych zmian, a myślę, że też będziecie. Do dziennika Albionu dodali kategorie dwie nowe, to jest tam z wyspami, coś tam z socialkami i gildią. Ja takie wam powiem. Raczej bym to potraktował troszkę w kwestii takiego poradnika, przewodnika, że coś takiego można robić. Takie zrób to, zrób tamto. Żadnych tam wielkich nagród nie było, ale były takie rzeczy, które mogą skłonić gracza, żeby coś sprawdził. Na przykład tam było, żeby ukośnik S na czacie i coś napisać. I wtedy się wyświetla nad głową i teraz wiecie, że tak możecie pisać, nie? Więc takie, czy tam ukośnik G i że do gildii można napisać. No także takie przydatne rzeczy, właśnie z niewielką nagrodą, ale to taka zachęcająca, taki poradnik, żeby coś zrobić. No to jest w porządku. Także tak te dwie nowe kategorie bym potraktował. No i w sumie to jeszcze jedna taka poważna zmiana jest. Mianowicie na Royalkach mamy teraz czwórkowe mapy, które zamieniły się w piątkowe, że tak powiem. Niebieskie mapy mogą występować jako piątki i
Żółte mapy mogą występować jako szóstki. A do tego jeszcze na red zonach pojawiły się siódemkowe surowce, czyli te surowce przeskoczyły tak jakby o jedno, nie? Na tych niebieskich możemy sobie znaleźć piątki, na żółtych możemy szóstki, a na czerwonych możemy siódemki. I tych surowców jest całkiem sporo. Naprawdę całkiem sporo, więc tutaj jest moja obawa, że może to troszkę rozchwiać ekonomię, szczególnie, że boty mogą zaglądać przecież na żółte mapy, gdzie są szóstki. A szóstki już są coś warte obecnie i właśnie może to spowodować, że po prostu surowce spadną z ceny, ogólnie wszystkie, i pociągnie to za sobą przedmioty. Ale czy pociągnie to za sobą cenę premki? No jeśli to wszystko spadnie, to w sumie może nie. Może być tak, że cena premki się tam gdzieś ustabilizuje, a po prostu będą tańsze sety wyższego tieru, nie? Że na przykład szóstka będzie teraz taka mega tańsza, dużo łatwiej dostępna. Czy to dobra decyzja? Może i tak. Może i tak, bo na szóstce ze speckami to już naprawdę można coś pociałać, nie? No zobaczymy. No dobra, no to chyba by było tyle, jeśli chodzi o content, który przejrzałem. Także z rzeczy, które mi się nie podobają, które... A, jeszcze przecież, no tak, przecież są kuferki. Kuferki są na opęce, no przecież, zapomniałem. Tak, z rzeczy, które mi się nie podoba, to są właśnie te kuferki. To jest totalna żenada, że po prostu skopiowali. Chociaż jest to spoko, że po prostu będziecie mogli gdzieś tam skrzynkę złapać, ale chodzi mi o sam koncept tego, że nic nowego nie wymyślili, tylko żywcem skopiowali. To mi się nie podoba, nie? Bo to, że będą te kuferki, okej. Okay. Spoko, traficie czasem, coś tam sobie złapiecie, git, to jest okej. Okay. Ale to, że to skopiowali, to mi się tutaj podoba. Że to wszystko jest takie żywcem ściągnięte z tych mistów. Tak samo te obozy, zobaczcie, porównując, ja w tych obozach zielone, jak skrzyżowane skrzynki były, to były książki, tak jak w mistach. Więc realnie robicie taki obóz i macie znacznie większe zagrożenie życia i zdrowia, a nagrodę macie praktycznie taką samą jak w mistach, gdzie no jedna osoba zwykle was bija. I to zwykle nie w setach gankerskich. Oczywiście tam się pojawiają sobie w wysokich tierach, nie? Jakieś 7-4, 8-4 przebudzone. Tego prawdopodobnie na opence nie doświadczycie. Ale z drugiej strony wystarczy, wiecie, czasami jakąś potkę spić na niewidkę i takiej osobie się ucieknie. A tutaj jak będziecie mieli 4 osoby, 5 osób na głowie, no to już nie jest tak prosto, szczególnie, że dosłownie będziecie one-shota dostawać na tych obozach. No, pekerka będzie miała używanie. Poza tym, właśnie z tych obozów te mapki, dodatkowo też totalny badziew. Uważam, że to powinno... Ciekawy koncept, bardzo mi się podoba koncept sam, ale żeby ta zawartość w tym dungeonie była ciekawa, nie? Żeby tam faktycznie był jakiś specjalny boss, na przykład, którego nie ma w solówkach, jakiś inny loot. Coś ten deseń, nie? Tak jak dodawali kiedyś frakcję awalańską, to by mogli dodać chociażby, że coś takiego tam jest specjalnego. Albo właśnie, że bossy awalańskie tam są, nie wiem, no solo, whatever. Ale coś innego niż wycięty kawałek solówki, która normalnie jest i to jeszcze totalnie najniższej jakości. To jest słabe. No dobra, to by było jeszcze tutaj słabe i słabe jeszcze... A nie, w sumie to chyba te trzy najsłabsze rzeczy są. Tak. To ta kopia, po prostu typowa kopia z mistów. Myślę, że resztę można powiedzieć, że jest w porządku, nie? A jak nie, w ogóle super, jeśli chodzi o te quality of life. No to uważam, że to jest mega super. No dobra, no to w sumie tyle. Jeszcze dodatkowo tam widziałem na mieście można teraz u gościa od artefaktów zrobić mapki. I te mapki można wykrafcić w drugą stronę, nie? Jak można było sobie dekonstruować mapy, teraz można konstruować z tą właśnie zasadą, że 5 na tą wyższą. Czyli na przykład z 5 solowych grupówkę, z 5 grupówek zrobić sobie awalońską. I to jest spoko, one mają ważność jeden dzień. I fajnie, że to w końcu wprowadzili, nie? Że można też w drugą stronę działać. Jeśli chodzi o mapki, to będą teraz odpowiadały swoim tierom, więc faktycznie jak będziecie mieli czwarty enchant, w sensie będą się złote świecić, to mapkę też będziecie mieli czwartego enchantu, a nie trzeciego. I to też fajnie, że to w końcu ogarnęli, bo wiecznie to kłótnia była. No nic, dobra, ja lecę na dzisiaj, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nadchodzącym update'cie, co wam się podoba, a co nie. Wymieńcie mocne strony i co sądzicie o tym portalu. Czy dobrze coś takiego wprowadzili, czy nie? Ja uważam, że chyba w porządku. To co? Następnego!